na granicach. Czuję się nie do końca bezpiecznie. Mnie śledziła ekipa w samochodzie. Idę przekraczać granicę z Salwadorem. Tacy zszokowani ludzie są, że jest tu jakiś turysta. Dzień pierwszy w Salwadorze, zaczynamy tak, brak hajsu. Okazało się, że ocalił mnie. Proszę bardzo, moi drodzy, przypadkowo znalazłam na środku miasta pralnię. Wodę tu macie i tutaj macie kamień, na którym pierzecie swoje ciuszki. Oczywiście dodajecie mydło, nie mydło. To wszystko zjeżdża przez tą kratkę i woda nie wpada do środka, bo ona jest czysta, tylko gdzie indziej. Tutaj mamy jakiś wypływ, więc nie, to chyba z ciuchów. W każdym razie proszę bardzo, mamy pralnię miejską. Dzisiaj też tak gadałam właśnie z chłopakiem, którego poznałam. Mówię do niego, że właśnie w podróży jest coś takiego, że jak w końcu widzisz pralkę, w sensie ja mam tak, że jak w końcu widzę pralkę, to ja płaczę, ja autentycznie płaczę. I on mówi, że no jak był w Europie i w końcu wyprał ciuchy w pralce, to usiadł i się patrzył po prostu na pralkę. Więc wszyscy podróżnicy myślę, że będą mnie rozumieć. No i piękne to jest miejsce. Pierwszy raz widzę w życiu coś takiego i to jest naprawdę niesamowite. Niesamowite, że właśnie na środku miasta mogą sobie prać ciuchy i właśnie to robią, bo taki mają sposób tutaj, no. I oczywiście jest to w środku miasta, proszę bardzo, tu mamy Chicken Busa. Tam mamy już zachód słońca. Tam wysoko jest wulkan, tu dzieci sobie grają, a tu panie sobie piorą. Jestem teraz na ulicy i jadę w stronę Salwadoru. Zobaczymy, czy autostop zadziała, czy autostop nie zadziała. Znaczy musi zadziałać, nie ma, że nie. Ale kieruję się na Salwador, chociaż ogólnie mam ochotę spędzić 2 dni na plaży, pomimo tego, że plaż nie lubię do końca, ale czasami jest to przydatne. Dobra, słuchajcie, udało mi się złapać autostop. Ostatnie 20 chyba kilometrów, 22 kilometry do swojej stacji. Jednak nie dojadę dzisiaj do Salwadoru, bo już jest zaraz chyba 4, słońce zachodzi. No i to tak nie za bardzo. No powiem wam jedno, przede mną stoi pan na py z już bronią. To znaczy chyba, że jestem bliżej Salwadoru. No i nie wiem, czy strzeże już tutaj granic powoli, czy o co chodzi. Ale nie wiem, nawet nie wiem, czy się czuję bezpiecznie, czy nie. Czuję się na pewno zmęczona, co pewnie widać po mojej twarzy dzisiaj. No, ale nic nie wierzę i dalej widzę, że ludzie wszyscy tutaj już mają przyciemniane szyby przednie i boczne. Tutaj mamy piękne krówki pasujące się. A tu obok mamy zawody sportowe w piłkę nożną. No i co? I tak się stało, że zajechałam do miejsca, Boże, jakie krwawie. Do miejsca, gdzie Google Maps powiedziało mi, że mogę rozłożyć namiot. Niestety okazało się, że jest totalnie zamknięte i nie wiem, o co chodzi, bo jednak, nie wiem, no tam troszkę nie miało racji to Google Maps, albo ja źle sprawdziłam, pewnie to drugie. No i co? I trzeba znaleźć inne miejsce, które wszędzie tutaj jest prywatne wszystko, więc to jest bardziej ciężkie. Ale słuchajcie, ludzie są naprawdę kochani i chcą mi pomóc. Na przykład teraz 2 chłopaków kupiło mi wodę, bo zostało mi bardzo niewiele wody, a z plecakiem jednak jak chodzę, to chce mi się bardzo pić. No i no powiem wam, że dzisiaj jest bardzo dobry dzień, taki dobry. Przybyłam na takie bardzo ładne miejsce, gdzie mi mówiło Google Maps, że no, laguna, sranie w banie. No i mówię, a co? Idę.
znajdę miejsce na spanie. No i teoretycznie bym znalazła to miejsce na spanie, ale przypomniałam sobie, jak to jest czasami podróżować samej, jak bardzo po 5 minutach mam ochotę wywalić w ryj wielu facetom, bo bardzo często, praktycznie cały czas słyszę głupie teksty. Na granicach czuję się nie do końca bezpiecznie, a nocleg tutaj kosztuje 100 zł. A na dziko się nie chcę rozłożyć, no bo już do mnie podeszli pijani. No to wiecie. No dobra, dzień się dzisiejszy tak kończy, że jestem przy granicy z Salwadorem. Myślałam, że nie dotrę tutaj, ale dotarłam i wynajęłam sobie pokój na granicy za 80 kcali, czyli 40 polskich złotych. I bardzo dużo z osób z Was może powiedzieć: uuu, dziocha, jaka ty jesteś odważna, ale jak możecie zauważyć, nie, bo nie pójdę spać w namiocie przy granicy guatemalskiej z Salwadorem z prostych przyczyn, bo się po prostu trochę boję. A szczególnie dlatego, że dzisiaj już miałam tę sytuację, że cały czas ktoś mnie zaczepiał i gadali: o Jezu, jaka piękna dziewczyna, o coś tam, I love you, I love you. No to wiecie, niektórzy czasami tak gadają, ale dzisiaj mnie śledziła ekipa w samochodzie chyba przez, ja nie wiem, godzinę, aż nie złapałam autostopu, więc stwierdziłam: o nie, dzisiaj nie. I przyjechałam do miasta właśnie przy granicy z Salwadorem i już miałam sytuację, że wszyscy się ze mną oglądali, więc jako osoba, która nie chce do końca, żeby mi się coś stało, znaczy ogólnie w sumie nie chcę w ogóle, żeby coś mi się stało, mam hotel. 100 kcali kosztuje z klimatyzacją, 80 bez. Ja tu mam saunę ogólnie, nie? Ale idę zrobić trening, bo tak. Mam 4 litry wody prawie za 10 kcali, bo woda w Guatemala jest ogólnie bardzo droga. No i fakt, że udało mi się kupić 4 litry za 5 zyla, to naprawdę bardzo fajnie. Lecimy z przygodą. Pora powiedzieć papa, Guatemalo. Niedługo tutaj wrócę. Bardzo mi się podoba, jak celnik przebił pieczątki, bo tak ładnie koło siebie, symetrycznie i w ogóle. Rzecz, którą można wiedzieć, jeżeli będziecie przekraczać granicę, to płacicie 8 kecali. 8 kecali to jest 4 zł, ze względu na to, że nie płacicie taksu w Guatemali, dlatego oni pobierają tutaj opłaty, ale dałam mi 1 dolara i nie wiem dlaczego, nie ogarniam sytuacji, ale co, idę przekraczać granicę z Salwadorem. Mówię, no kurde, tak się stało, że tu jestem. No i wymieniłyśmy się Instagramem.
Gwatemali nie miałam pieniędzy w ogóle ani na karcie, ani nigdzie. Teraz już mam pieniążki na karcie. Ale nie mam fizycznie. I wiecie co? Tutaj praktycznie żaden bank nie funkcjonuje na Mastercard, ale na Visa jak najbardziej. Także witam w Salwadorze. Kurde, nie mogę wypłacić hajsu. Historia lubi się powtarzać. Myślałam, że to będzie jakieś łatwiejsze. Dzień dobry, pani kozo. Jak się pani miewa? Też bym chciała tak móc roślinki jeść. Dzień pierwszy w Salwadorze, zaczynamy tak, brak hajsu, brak niczego. I mówię, a jadę nad ocean, trochę się zrelaksuję dwa dni, poleżę po prostu na plaży, ale jak możecie widzieć, ta plaża tak wygląda i jest to najgorsza plaża, na jakiej ja w życiu byłam. Tutaj ludzie mają te zrobione płot z opon, syf. Jeszcze raz syf. To jest coś okropnego, ale znalazłam chyba miejsce, na jakim dzisiaj będę spała. To jest to tutaj. No bo nawet nie ma gdzie się rozłożyć, bo wszędzie jest syf. Ja pierdzielę, jak tu śmierdzi. Okropnie. Słuchajcie, no ja już się tu za to pobiłam, nie? Ej, piękny dzień mam. Właśnie chłopczyk, do którego ja wcześniej zagadałam, ale on nie był taki skłonny do rozmowy. Przyszedł do mnie i coś tam mówi o tych statkach i tak dalej, i tak dalej. No i ja widziałam, że on wcześniej rozwalał kokosy. I się mnie pyta, czy ja chcę się napić kokosa? A ja mówię, kurde, sobie czemu nie? Więc znalazłam chatę na noc. Na noc znalazłam chatę i co? Jeszcze kokosa dostanę. No i widzicie, bo ludzie jak widzą, że coś nie gra, to naprawdę są skłonni do pomocy i bardzo chętni. A to co widzę, to szczególnie w tych biednych krajach, naprawdę, jak byłam w tych bogatych, to tak nie było. A jak jestem w tych biednych, to każdy się pyta o to, czy pomóc i tak dalej, tylko że ja jestem też trochę mało ufna, ale jak dziecko do mnie przyjdzie, no to kurde, jak powiedzieć nie? Popatrzcie, to co macie w kokosie ogólnie, to jest właśnie ta rzecz, z której robią też wiórki. No i to się je ogólnie. A co robię urodziny w Salwadorze, to dowiecie się jutro. Jeżeli ktoś się mnie zapyta, co się wczoraj wydarzyło, powiedziałam, że widzimy się dnia następnego, to bardzo prosta rzecz. Otóż ten chłopak, ten sam, Boże, fu. Gówno i siki po ulicy pływają. Wola śmierdzi. Ten sam chłopak, który zaproponował mi kokosa i który zaproponował mi... kokosa. Okazało się, że ocalił mnie trochę, bo miejsce, w którym chciałam spać, to była miejscówka, w której spotykają się jednak osoby niebezpieczne. Szczególnie, że w tej dzielnicy mieszka członek. I też jakiś tam szef tego wszystkiego. Więc on powiedział, o nie. Ty nie będziesz spała. Ja mam taki mały domek i ja tam mieszkam z moją ciocią, czy coś takiego. I ty masz przyjść do mnie i spać. Więc sobie wyobraźcie, że 12-letni chłopak przyszedł i wziął mnie za rękę i mnie zmusił do przyjścia do niego do domu, bo powiedział, że nie będę tutaj spała, bo może mi się coś złego stać.
i chwała Wszechświatowi, że tak się wydarzyło, bo pierwsza noc mogłaby być znowu równie ciekawa.